Protest przeciwko zmianom w sądownictwie, także przed ambasadą Rzeczypospolitej Polskiej w Waszyngtonie. Zebrała się tutaj, no nie ukrywajmy, niewielka grupa Polaków, ale chcielibyście zaznaczyć, że sprzeciwiacie się temu, co się dzieje w tej chwili w Polsce. Tak, sprzeciwiamy się. Jest nas tutaj garstka, bo zwołaliśmy się dosłownie parę godzin temu. Ale po prostu no nie podoba nam się to, że rządząca partia czuje się upoważniona do tego, żeby odwoływać sędziów Sądu Najwyższego, dlatego że im się nie podobają tacy sędziowie. To jest wbrew zasadom demokracji. Przynieśliście flagi, napisy, fragmenty konstytucji. Tak, chcemy tutaj być, żeby pokazać naszym rodzinom, przyjaciołom i obywatelom w Polsce, że jesteśmy tutaj dla nich, będziemy robić co tylko możemy z naszej strony, żeby ich wspierać. No ale często mówi się tak, że Polacy, którzy wyjechali i zdecydowali się żyć gdzieś daleko od Polski, nie powinni wtrącać się w to, co dzieje się w kraju. No, pewnie w tym jest trochę racji. Dlaczego wy chcecie mówić tutaj, przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych, o tym, co w Polsce jest nie tak, skoro mieszkacie tutaj? No, przede wszystkim wyrażamy naszą własną opinię. Przypomnę też, że wszyscy chyba tu jesteśmy obywatelami Polski i niewykluczone, że przynajmniej część z nas wróci do Polski i chcemy mieć w związku z tym wpływ na to, co się w Polsce dzieje. Ja mam już tyle lat, że ja pamiętam czasy PRL-owskie. I to, co widzę, co się dzieje w Polsce od czasu, kiedy PiS przejął władzę, to jest jako żywo PRL bis z podporządkowaniem wszystkich trzech władz w jednym ręku. I to wcale nie akurat, że władza ustawodawcza dominuje władzę wykonawczą i sądowniczą. Nie, wszystkie trzy są podporządkowane władzy partyjnej. Zupełnie jakbyśmy mieli na nowo kierowniczą rolę partii, tyle że się nazwa zmieniła partii. No, jeśli o mnie chodzi, to jestem tak pieprzony, że to już jest aż niecenzuralne to, co się w Polsce dzieje. Polonia jednak do tej pory stawała za Prawem i Sprawiedliwością. No nie ma co się oszukiwać, że jednak w wyborach tutaj przeważały głosy Polonii za PiS-em. Chciałabym sprostować to, bo tak zawsze wszyscy mówią. Na Facebooku zawsze Polonia tylko głosuje na PiS. To jest prawda, Polonia głosowała 70% na PiS, ale tych głosów było 20 tysięcy, a jest nas tutaj 10 milionów i ludzie po prostu nie chodzą na wybory, bo też uważają, że nie powinni głosować. Może gdyby poszli, ten wynik byłby jeszcze lepszy. Moim zdaniem Polonia, która nie mieszka razem w skupiskach ze sobą, w skupiskach polskich, nie głosuje zawsze na jedną partię. Ludzie są osobni od siebie i wcale nie znaczy, że są za PiS-em. Czego najbardziej się obawiacie? Jeśli komisje wyborcze są przy parafiach, no to wyniki w Chicago są odpowiednie do tej sytuacji. Jest mnóstwo Polaków mieszkających za granicą, którzy nie uczestniczą w wyborach dlatego, że są daleko od najbliższej komisji wyborczej, a niektórzy nie wiedzą o tym, że można głosować korespondencyjnie i o tym też chcielibyśmy obywatelom Polski za granicą mówić. Poza tym komunikujemy się z innymi. Tutaj na naszym plakacie mamy nazwiska osób, które pokazały nam, przekazały nam poparcie. Nie mogą być tutaj akurat o 6 czy 7 pod ambasadą, ale popierają nas. Nasze miasto jest dosyć duże i nie zawsze są w stanie się tutaj przełączyć. Czego się obawiacie? Bo na przykład dzisiaj Departament Stanu wyraził zaniepokojenie tym, co się dzieje w Polsce. Czego wy się obawiacie? Ja się obawiam tego, że tutaj będzie podobnie. Ale to, że oni chociaż to powiedzieli, to nam daje trochę nadziei. Nadziei na co? Że strona amerykańska zainterweniuje, wyśle jakieś pismo do strony polskiej? Z naszej strony, my, którzy jesteśmy tutaj, próbujemy bronić demokracji od jakiegoś czasu, jesteśmy w kontakcie z niektórymi właśnie ludźmi z Departamentu Stanu i z Kongresu, więc oni wiedzą doskonale, co się działo. Teraz mówią, że są zaniepokojeni już na głos, bo już naprawdę przyszła na to pora. Obawiamy się tego, że rozmontowywanie demokracji w Polsce będzie postępowało dalej. Tak generalnie można powiedzieć, bo jeśli na przykład Sąd Najwyższy będzie dyspozycyjny wobec polityków, którzy akurat w danym roku, czy tam rok wcześniej zdobyli większość mandatów, dlatego że stanowili 38% głosujących,
no to to nie jest stabilna demokracja. Sędziowie będą podlegali naciskom politycznym, a na przykład ten Sąd Najwyższy będzie potem zatwierdzał wybory następne, więc to jest taka postępujące rozmontowywanie demokracji i tego się obawiamy. Słyszałem, że podobne protesty mają odbyć się także w Chicago, w Nowym Jorku w najbliższych dniach, to prawda? W Chicago już niedługo, dzisiaj, w Nowym Jorku jutro i na pewno nie przestaniemy protestować, będziemy to robić, wychodzić na ulicę tak jak, nie tak często i nie tak długo jak w Polsce, ale jak tylko będziemy mogli. Ja bym tu jeszcze taką jedną uwagę wrzucił do wszystkich rodaków w Polsce, zresztą tu w Stanach Zjednoczonych tak samo. Czytajcie konstytucję do licha, bo odnoszę wrażenie, że większość obywateli polskich pogubiła się w tej całym nagonce propagandowej. Wielu ludzi prawdopodobnie szczerze wierzy w to, że PiS chce przeprowadzić dobre reformy, bo też mieli nie najlepsze doświadczenia z poprzednimi rządami. Nie czarujmy się, one nie były idealne, wszyscy popełniali błędy, były też nadużycia. Ale są pewne granice i pewne fundamentalne zasady, które muszą być przestrzegane i one są opisane w Konstytucji. Przeczytajcie to do licha, bo większość ludzi, z kim nie rozmawiam, na ogół nie wiedzą w ogóle, co się dzieje, jak jest ustrój Polski. Nawiasem mówiąc, w Konstytucji jest napisane expressis verbis, bezpośrednio. Pierwszy prezes Sądu Najwyższego jest powoływany na stanowisko przez prezydenta na kadencję 6 lat. I ta kadencja upływa dopiero 30 kwietnia 2020 roku. Do tej pory ona nie ma prawa być usunięta przez nikogo w Polsce pod żadnym pozorem, chyba że tylko przez sąd dyscyplinarny. Kolega jest prawnikiem, więc mamy prawnika, tak. Chciałem jeszcze tylko dodać, że ja tutaj też demonstrowałem w 1988 roku i jakoś wtedy nikt nie kwestionował naszego prawa do demonstrowania pod ambasadą. Dzisiaj w czwartek na pierwszej stronie gazety New York Times znalazło się zdjęcie z Polski pokazujące to, co dzieje się w tej chwili w Warszawie, kiedy rozmawiacie ze znajomymi tutaj w Stanach Zjednoczonych, bo często mówi się tak, że Amerykanie nie interesują się tym, co dzieje się na świecie. Oni wyrażają jakieś zaniepokojenie, pytają, co się dzieje u nas w kraju? Jest trudno teraz cokolwiek oglądać poza tym, co się dzieje tutaj. W tej chwili mamy tutaj też niezły bałagan, ale ja wiem, że ja wszystkim moim znajomym mówię, co się dzieje, oni też czytają i niektórzy wiedzą. Niestety jest to mała liczba przez to, co tu się dzieje. Ja bym dodał, że z punktu widzenia amerykańskiego to nie jest żadna nowość, to nie jest jakaś specjalnie niebywała rzecz, że kraj, który jest demokratyczny, staje się mniej demokratyczny i stopniowo wpada w ręce dyktatury. Tak się dzieje w różnych krajach i działo się na całym świecie i jeśli nie będziemy protestować, to w Polsce może się tak zdarzyć. Ja bym chciała tylko dodać, jeśli mogę, że ktokolwiek ze moich znajomych, kiedy mówimy o Polsce, to każdy słyszał o Lechu Wałęsie, a nikt nie słyszał o Jarosławie Kaczyńskim. To grupa Polaków, którzy przyszli przed ambasadę Rzeczypospolitej Polskiej w Waszyngtonie wyrazić swoje niezadowolenie z powodu zmian związanych z sądownictwem w Polsce.